obóz NKWD. No gdzie są te ciała? Tajemnicze, tak? Kłamliwy donos. W Kanadzie pojawiła się skandaliczna petycja atakująca dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo udziela bardzo mocnej odpowiedzi. To diabelska sprawa. Oni chcą podkopać zaufanie i... No jak tak można na ojca Rydzyka? To jest hanko. No. Dochodzimy do tego, że człowiek jest naprawdę, każdy człowiek bez wyjątku jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Podobnież to, co najgłębsze w nas jest, jest podobne. Najgłębsze aspiracje, pragnienia, oczekiwania, cierpienia też, które, z którymi przyjeżdżają młodzi ludzie nieraz bardzo, bardzo wielkie, że to wszystko jest bardzo podobne i to nas łączy. I to, co najgłębiej w każdym z nas, to jest dążenie, pragnienie pokoju. I pragnienie wypełnienia dobra swoim życiem, to jest w każdym człowieku, niezależnie od koloru skóry, od pochodzenia, od religii. To poszukiwanie właśnie radości we wspólnocie, w spotkaniu z drugim człowiekiem, poszukiwanie tego, co wspólne, poszukiwanie tego pokoju, ale także miejsce poszukiwania Boga wprost, może powołania, może drogi na przyszłość, później ciszy. W tym zgiełku zabiegania miast, działań, które podejmujemy, żeby szukać prostoty. O tym także książka? O każdym z tych elementów po części, ale kiedy ja, jeżeli miałbym tak hasłowo powiedzieć o tym, co jest najważniejsze dla mnie i dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do TZ i co tam znajdują, to są takie słowa, o których bardzo często zresztą brat Roże mówił, założyciel wspólnoty, to jest pokój serca. To są takie słowa, czy to jest coś, czego każdy z nas pragnie. Różnie to pewnie nazywamy. Coś, co równocześnie, biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach na co dzień żyjemy, jak jesteśmy zapędzeni, ile mamy zabiegani, ile mamy problemów, wyzwań, sami sobie ciśnień na siebie nakładamy, że musimy zrealizować, osiągnąć to i tamto, ale też ze względu właśnie na różne zranienia z różnych etapów życia, które w sobie nosimy, pragniemy, a nie potrafimy. Moje doświadczenie jest takie, wielu ludzi, którzy do TZ przyjeżdżają i później wracają, to że to jest taka przestrzeń, gdzie po pierwsze właśnie można w tej ciszy i w tym, że w tej ciszy można się z samego siebie jakoś wsłuchać, a w konsekwencji wsłuchać w drugiego człowieka i też próbować usłyszeć Pana Boga, no ta cisza sprawia, że zaczynają się dziać rzeczy absolutnie niesamowite. Nie spektakularne, ale niesamowite, bo coś właśnie, co jest pragnieniem każdego z nas, krok po kroku, powolutku, można to tam odkryć, ale no to jest potrzebny czas, no to jest właśnie potrzebna cierpliwość, cisza, takie dużo prostych środków, ale one wszystkie tam są. Wystarczy przyjechać i spróbować. Czyli pielgrzymka zaufania przez ziemię to taka podróż przygotowawcza, żeby serca były gotowe na to, żeby razem troszczyć się o pokój. Tak, żeby razem przygotować się, ale nie przywiązać się do miejsca, którym jest TZ. Dla brata Roże to było bardzo ważne. Miałbym głębokie przekonanie, że nie możemy w TZ młodych zatrzymywać. Gromadzić ich wokół wspólnoty, organizować w jakiś ruch, w jakąś organizację młodzieżową. Zawsze nam mówił, że musimy zrobić wszystko, żeby ich jak najlepiej przyjąć. Nie mamy być wcale mistrzami jakimiś duchowymi, ale gościnność dla brata Roże zawsze była bardzo, bardzo ważna. Więc zrobić wszystko, żeby poczuli się u nas dobrze, w tej prostocie, w tej zwyczajności, sami też podejmując najróżniejsze zadania. Ale w TZ młodzi ludzie słyszą już w połowie tygodnia
zachętę do tego, żeby z tymi inspiracjami, które odkrywają u nas, wracali do swoich własnych środowisk, do swoich miast, wiosek, parafii, miejsc pracy i żeby tam próbowali być ludźmi, którzy niosą zaufanie, którzy mają odwagę pokonywać bariery najróżniejsze, być takimi ludźmi pokoju i zaufania. Na ile to się udaje, no to trudno to ocenić, bo my za tymi młodymi ludźmi nie biegamy. To nasze zaufanie idzie dalej z nimi oczywiście i czasem docierają do nas jakieś piękne odgłosy i to jest dla nas ważne. Ale jednak mamy głębokie przekonanie, że to Duch Święty prowadzi ich potem i dajemy szansę też Duchowi Świętemu. Bardzo dziękuję za spotkanie, za opowieść o tym, jak to jest w Teze, czym żyje wspólnota z Teze, jak także przebiega to europejskie spotkanie młodych. Tych wszystkich, których ciekawość nie do końca jest zaspokojona, to zapraszamy, żeby przyjrzeć się wydarzeniom z Wrocławia. Może ktoś jeszcze postanowi, żeby odwiedzić to piękne miejsce i także uczestniczyć w spotkaniu europejskim, spotkaniu młodym, które organizuje wspólnota z Teze. Bardzo dziękuję za spotkanie, za te opowieści. Brat Marek z Teze. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. I Piotr Żyłka, dziennikarz, redaktor portalu deon.pl. Dzięki ogromnie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, mówi Przemysław Goławski. Reklama. Teraz! 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 Gdzie się